Przewodniczący, Wysoka Rado, drodzy wójtowie, szanowni goście, szanowni państwo. To nie bez przyczyny i nie bez powodu akurat dzisiaj na sesji jest robiona prezentacja przez dyrektora Piotra Brzeskiego. Ponieważ, drodzy państwo, jaki lepszy moment, aby oficjalnie rozpocząć proces pracy nad bardzo szeroko nakrojonym rozwojem obszaru. Szanowni państwo, to dzisiaj to już jest efekt pewnych, że tak powiem, przemyśleń, nad którymi pracowaliśmy wspólnie od długiego czasu. Oczywiście to w dużej mierze źródło bierze się w samorządzie województwa, w zarządzie wraz z marszałkiem na czele. Niemniej jednak, drodzy państwo, jak patrzymy na pewien rozwój, szczególnie w obszarze inwestycji takich kluczowych, mówimy teraz szeroko rozumianej aglomeracji płockiej, to ja osobiście uważam, że jeszcze mamy wiele do zrobienia. I na pewno każdy z państwa. Szanowni państwo, te właśnie wymieniane tutaj, jakby mógł pan dyrektor tak wrócić slajdem na te właśnie najważniejsze przedsięwzięcia, one ładnie były wymienione, tam wcześniej pokazane pod hasłem, zanotowałem sobie wykluczenia transportowego, moi drodzy, to jest chyba jeden z najpoważniejszych problemów, z jakimi się wszyscy zmagamy. I drodzy państwo, na zarządach już kilkakrotnie nad tym pracowaliśmy, aby wypracować czy znaleźć pomysł na to, jak podejść do problematyki, po pierwsze transportu, po drugie zrównoważonego wspólnego rozwoju samorządów, po to, żeby zacząć tak działać, aby ten rozwój mieć w jakikolwiek sposób zaplanowany. Szanowni państwo, wyszliśmy z założenia takiego najbardziej podstawowego, jaki może być. Po pierwsze trzeba sobie powiedzieć, że kiedyś pieniądze z Unii Europejskiej się skończą i trzeba będzie żyć ze swoich, prawda? I często jest tak, że patrzymy jako samorządy, ja sam byłem do tej pory burmistrzem, że na razie tylko patrzymy przez pryzmat tego, że jeszcze mamy gdzie wniosek złożyć, ale co będzie, jak nie będziemy tych wniosków gdzie składać. A przecież to może się okazać, że to będzie za 5 lat, bo pomimo tego, że perspektywa jest 7-letnia, to tempo wykorzystania jest tak duże, pokazały też poprzednie okresy, że być może ten sposób, ten tempo wykorzystania bardzo dużych środków, jakie jeszcze są, ale i też na duże potrzeby, może się okazać dużo krótszy niż jest programowany. Szanowni państwo, wspólnie tutaj właśnie z dyrektorem Brzeskim, z zarządem, wypracowaliśmy w ogóle pomysł na to, aby stworzyć takie oddolne działanie. Jakby równolegle z tym, co jest prowadzone przez działalność biura, a mianowicie na stworzenie partnerstwa tego obszaru, powiatów i samorządów lokalnych, po to, aby oddolnie zacząć walczyć i lobbywać o przedsięwzięcia, które są dla nas najważniejsze. Przecież często omawiana lokalizacja S10, ale to już jest państwo tam sfera jeszcze, bym powiedział, daleko idących przedsięwzięć, ale i bardziej takich przyziemnych spraw, jak modernizacja 62 czy 60, to przedsięwzięcia, które do tej pory nie miały swojego finału, ponieważ pewnie za mało tego oddolnego lobbingu było. Bo pewnie nie zgadaliśmy się wszyscy, jak potrzeba w jednym momencie, żeby zacząć pracować nad tym, żeby ośrodek, on pewnie jednym z najbardziej zagrożonych inwestycji pod względem takich działań środowiskowo-społecznych, jakim jest chociażby polski koncern naftowy, miał tylko takie połączenia, jakie ma, a nie ma innych. Dlatego też, drodzy państwo, szukaliśmy pewnych koncepcji. Odwiedziliśmy wspólnie powiat sierpecki, powiat gostyniński, oczywiście prezydenta miasta Płocka, proponując tą współpracę. Jakby otrzymując też i zgodę i błogosławieństwo na to wszystko marszałka województwa, bo oczywiście to musi być wspólne przedsięwzięcie i tutaj się nie da robić partyzantki oddolnej. Samorządy muszą współpracować razem. Dlatego też, drodzy państwo, chcielibyśmy, czy to nam się uda, zobaczymy, ale w tej dacie, którą się tutaj pan dyrektor proponował 8 maja, wspólnie z marszałkiem, wspólnie z powiatami i samorządami podpisać takie porozumienie na rzecz właśnie pracy nad tym dokumentem i na rzecz lobbingu. Moi drodzy, tylko dlatego nie jest realizowane chociażby działanie związane ze S10, ponieważ nie jesteśmy zintegrowani, jeśli chodzi o jej przebieg i działania zmierzające do tego, by ją w ogóle w dokumentach oddolnych, czyli w miejscowych planach, czy chociażby w studiach, w gminach, wyznaczyć. I moi drodzy, my byśmy nie chcieli tego ani ja, ani pan dyrektor robić za samorządy, bo to zrobić muszą samorządy same, po których terenie będą te odcinki poszczególnych dróg szły. Ale drodzy państwo, jeśli to zrobimy, to nie będziemy czekali na to, aż przyjdzie do nas generalna dyrekcja i nas zapyta, czy łaskawie będziemy chcieli do czegoś się dołączyć i wspólnie popracować, tylko to my pójdziemy do generalnej dyrekcji i powiemy, szanowni państwo,
papiery są gotowe. Teraz wasz krok. I drodzy Państwo, tak musimy patrzeć na ten rozwój. Powiem więcej. Te działania, które tutaj są wskazywane, inwestycyjne to jedno, ale dwa, forma zagospodarowania przestrzennego. Szanowni Państwo, przecież za chwilę, jak się te pieniądze skończą, to tak jak powiedziałem, trzeba będzie z czegoś żyć. A z czego żyć? Z biznesu szeroko rozumianego. I albo to będzie drobna przedsiębiorczość, albo większa przedsiębiorczość, w zależności od lokalizacji, albo turystyka, ale to wszystko gdzieś trzeba ująć, wyjaśnić i też musimy iść w pakiecie, moi drodzy. Żadna dzisiaj gmina sama nie jest w stanie, no pomijam może tam wyjątki, bo wyjątki są, jak wszędzie zresztą. Ale to też te wyjątki mogą mieć jakiś tylko ograniczony czas, bo drodzy Państwo, mamy przykład Kleszczowa, rozwijał się niesamowicie, szedł do przodu, miliardy złotych niemalże zainwestowane, średni dochód na mieszkańca pewnie jest 6-7 tysięcy złotych, no ale się nagle okazuje, że się kopalnia, że tak powiem, już w tą stronę nie rozwija, idzie w drugą, no i za chwilę te podatki też nie będą tam wpływały. I to samo może dotyczyć i tych innych wyjątków, które są nie tylko w województwie mazowieckim, czy na terenie całego kraju. Dlatego, drodzy Państwo, tak ważne i tak dużo chcielibyśmy nacisku położyć na to, żeby ten rozwój programować, żeby nad nim pracować i żebyśmy stworzyli wspólne pakiety w jednych standardach, takie, które będą odpowiadały na potrzeby i tych, którzy chcą się przenieść właśnie z tym zamieszkaniem, ale tych, którzy chcą gdzieś się zlokalizować z inwestycjami, ale i też w tym produkcie turystycznym. Moi drodzy, ja sam zresztą wielokrotnie to powtarzałem, jak będąc burmistrzem chciałem bardzo mocno i bardzo silnie rozwinąć produkt turystyczny, to po 3 latach mojej pracy doszedłem do wniosku, że sam to mogę zaproponować produkt na jeden dzień dla człowieka. A kto do mnie na jeden dzień przyjedzie? To jedynie przyjdzie ktoś na niedzielę, prawda? Z rodziną, po południu i prawdopodobnie na tym się skończy. Żebyśmy utrzymali tutaj człowieka, który chce spędzić czas, musimy pracować razem, musimy tworzyć wspólne przedsięwzięcia i dawać wspólne pakiety. I to samo dotyczy przedsiębiorców, to samo dotyczy każdego zainteresowanego tym, żeby na tym terenie zaczął funkcjonować. Bardzo potrzebne jest to, co tutaj pan dyrektor powiedział na temat ochrony środowiska i działań przeciwpowodziowych. Przecież nie tak dawno, jak dobrze pamiętam, w poniedziałek mieliśmy protesty tych, którzy 5 lat temu ucierpieli. Jeszcze oczywiście o tym odniosę się w innej części. Ale drodzy Państwo, to jest właśnie to. Znowu, brak spójnej polityki. I tych spójnych polityk jest jakby, no, jest mało, a do zrobienia dużo. Dla nas to wszystkich są po pierwsze w przyszłości dochody, to jest wspólny rozwój. I drodzy Państwo, bardzo byśmy chcieli, szczególnie tutaj będących dzisiaj, a i dziękuję, że tak publicznie odpowiedzieli nasi samorządowcy z powiatu płockiego na to zaproszenie, bardzo bym chciał Was wszystkich zaprosić do tej współpracy. Moi drodzy, to nie ma być współpraca, kto być lepszy, a kto gorszy, albo współpraca, w której ktoś więcej wynegocjuje, a ktoś mniej, tylko, drodzy Państwo, współpraca, w której każdy znajdzie dla siebie miejsce, bo każdy ma lepszą lub gorszą drogę, którą można zawsze gdzieś do czegoś jeszcze zaprojektować, dopiąć, przy której można zaprojektować tereny, które będą na przykład mieszkaniowe albo inwestycyjne. Każdy ma jakieś tereny ciekawe turystycznie i będzie mógł je w przyszłości wykorzystać. I chodzi o to, drodzy Państwo, żebyśmy nad tego typu rozwiązaniami pracowali razem. Ja mam świadomość tego, że to są początki i może to trwać długo. Ale też mam świadomość tego, że wiele takich rzeczy powinniśmy zrobić dużo wcześniej i z jakichś przyczyn nie zrobiliśmy. Ja też się w pierś biję, bo też byłem burmistrzem, byłem zastępcą i też do takich rzeczy nie dochodziło. Dlatego, drodzy Państwo, nie ma co patrzeć wstecz, trzeba patrzeć w przyszłość. Chcielibyśmy dzisiaj w tej części wywołać dyskusję, żeby poznać Państwa też i zdanie. No tak jak powiedziałem, może ktoś zada sobie pytanie, czy to trzeba robić na sesji. Może nie trzeba na sesji, ale drodzy Państwo, sesja to jest moim zdaniem takie najwyższe święto samorządu, na którym można to pokazać, skwitować, na którym można ten proces rozpocząć, dlatego też tak zainicjowaliśmy to. W to partnerstwo również włączy się, tak jak powiedziałem wcześniej, miasto Płock razem z prezydentem Płocka, któremu też przedstawiliśmy nasze koncepcje. Aczkolwiek zobaczcie Państwo, jaka to jest ważna rola powiatu i samorządów. Że S10, 62, 60, te prace, które trzeba wykonać, nie leżą tylko w mieście. I nie tylko tempo rozwoju będzie zależało od miasta Płocka, ale jak wiele w tym wszystkim mamy też my jako powiat i samorządy do powiedzenia. Bo gro tych przedsięwzięć mieści się już poza granicami miasta, prawda? Dlatego też trzeba i ten aspekt pokazać i wykorzystać, bo jest to wyjątkowo ważne. Nie jesteśmy tylko, że tak powiem, obszarem poza dużą zabudową, dużą przestrzenią, ale obszarem, który ma ogromne znaczenie. I być może się okaże, że za chwilę to właśnie o nasze obszary poszczególnych samorządów inwestorzy będą się bili
i szukali współpracy, tego języka współpracy, bo tam będzie atrakcyjniejszy i podatkowo, i w sposób pod względem wszystkich czynności administracyjnych partner niż gdzie indziej. Dlatego też, Szanowni Państwo, jest to w moim zdaniem wyjątkowo potrzebne i musimy zacząć pracować nad tym od zaraz. Wszystkie pozostałe powiaty, o których mówiliśmy, czyli Gostyński i Sierpecki, również bardzo mocno z ogromnym zaangażowaniem do tego podeszły. I pomimo tego, że na przykład to Sierpecki akurat dotyczy, jest dziesiątka, prawda, Gostyńskiego nie, ale on ma inne przedsięwzięcia, które też już ma zaplanowane, jak je wpisać w ten dokument. Drodzy Państwo, może to być dla naszego subregionu fenomen, że będziemy mieli dokument, który pokaże kierunki rozwoju i będzie taką najlepszą wizytówką nas na terenie i kraju, ale i Europy, można by powiedzieć, bo drodzy Państwo, dzisiaj to już są tak te odległości pomniejszone przez czas podróży, że drodzy Państwo, naprawdę nie jest to wielki kłopot, abyśmy szukali później i interesowali sobą tych, którzy są i poza granicami naszego państwa. Natomiast drodzy Państwo, żeby do nich wyjść, to trzeba wiedzieć z czym. I od tego trzeba zacząć. Tyle z mojej strony, Szanowni Państwo, komentarza. Zależy nam na tym, aby Państwo się włączyli w to. Rada Powiatów, radni osobiście, bo bardzo dużo mają i wiedzy, i wkładu w pracę dotychczasową, w te działania, które by podejmowali, szczególnie w zakresie drogownictwa, modernizacji ciągów. Drodzy Państwo, w tym można zaplanować wiele dróg, które będą miały zupełnie inne strategiczne znaczenie. Do tej pory była tylko, powiedzmy, gminna albo powiatowa, ale w połączeniu ze zmodernizowaną 62 albo taką S10 będzie miała zupełnie inną rangę i znaczenie i warto o tym myśleć. Warto, aby właśnie planować to, myśleć o tym, że przy tej drodze mogą powstać grunty, które wystarczy przekształcić i one już nie będą zwykłą rolą klasy 6, ale terenem inwestycyjnym wartym nie 20 czy 30 tysięcy za hektar, ale 100 tysięcy za hektar. Trzeba tak na to patrzeć, moi drodzy. Dlatego zachęcam Was do tego patrzenia i tutaj wspólnie z Panem Dyrektorem będziemy kontynuowali, będziemy chcieli zrobić za chwilę jeszcze przed tym 8 takie spotkanie robocze, żebyśmy o tym wszystkim już po przemyśleniach, po tej dzisiejszej prezentacji, żebyśmy popracowali. I żebyśmy na tego 8 byli dobrze przygotowani, żebyśmy byli dobrze przygotowanym partnerem do działania i żebyśmy też wiedzieli, czego oczekiwać i od biura, i od powiatu, ale i też, co możemy od siebie dać, bo drodzy Państwo, trzeba się do tego wszystkiego przyłożyć wspólnie. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Dziękuję serdecznie Panu Staroście za wprowadzenie. Myślę, że Państwo z tego skorzystają, z tej wypowiedzi, że rozjaśni to pewne nasze kierunki, co my chcemy uzyskać przez to dzisiejszą sesję, przez to, że zaprosiliśmy tu Pana Dyrektora Brzeskiego. Także chciałem przede wszystkim bardzo powitać pozostałych Państwa, którzy dotarli w trakcie sesji, Panów Wójtów, Dyrektorów Starostwa Powiatowego, którzy podczas sesji weszli i uczestniczą w tych naszych tu obradach. Szanowni Państwo, otwieram tematyczną dyskusję. Proszę o uwagi, opinie do zaprezentowania, do zaprezentowanego materiału. Proszę bardzo, Pan Marek Moderowski.